Turki jeden, drugi, trzeci na mnie patrzą, mówi: chłopie, no co ty robisz? Kurczę, no muszę strzelać, Trabzon. Da lata. Ja. No podchwytliwa, Ankara. Nie no, dramat. My już po pracy usiedliśmy do tureckiej herbatki. Cygan pijący turecką herbatkę, duża rzecz, beka w komentarzach. Natomiast słuchajcie, dzisiaj odwiedziliśmy piłkarzy, także tych, którzy grali w Turcji. Sprawdziliśmy ich wiedzę o Polakach grających w Turcji, a także o samym kraju, a przede wszystkim po prostu chcieliśmy wyciągnąć dla was trochę informacji na temat tych herbatek, na temat Turków, ich charakteru, klimatu tego kraju. Także my sobie pogadamy, popijemy, a was zapraszamy na kolejny vlog. Kto jest najskuteczniejszym Polakiem w historii Ligi Tureckiej? Tu ci podpowiem, że nie jest to Michał Nalepa. A. Roman Dąbrowski, B. Jarosław Bako, C. Kamil Krosicki, D. Roman Kosecki. Roman Kosecki. Najskuteczniejszy? Jarosław Bako jest w tym? Jako bramkarz? Jarosław Bako grał w Turcji? No grał, ale raczej nie strzelał. No to wiadomo. Chyba Grosik, nie? No ludzie. Roman Kosecki. No nie, Kamil Krosicki. A lub C. Dajmy, kurde, C. No to Dąbrowskiego bym był tutaj. No niech będzie Roman Dąbrowski. Jak ty wspominasz ten czas spędzony w Turcji, do tego cały ten klimat, bo już widzę, że do nas nawet przyszedłeś z herbatką turecką. Sam pobyt w Turcji, no muszę uznać za udany pod względem i sportowym, ale i życiowym, poza trudnymi początkami, bo początki były trudne. Dostosować się do nowej kultury, problemy z mieszkaniem i tak dalej, w wielkim skrócie. Wiesz co, same pozytywne. No, poza jednym gdzieś tam finansowym, ale ogólnie wszystko w porządku. Naprawdę życie bajka, piłka na wysokim poziomie. Klimat turecki zweryfikował w ten sposób, że sobie z jednego dnia z pierwszego miejsca stałeś się 30 i musiałeś odejść, no ale jak to w zwyczaju polskie kluby mają, wracam do Turcji na obóz. Myślę, że życie jeszcze da mi, że wrócę do Turcji pograć i udowodnić co niektórym, że się myli odpalając mnie, w cudzysłowie mówiąc. O, dobrze Kosę znam. Dobrze znamy Kosę, to tutaj pójdzie dobrze. W którym tureckim klubie grał Roman Kosecki? A. Trabzonspor, B. Besiktas, C. Galatasaray, D. Fenerbahçe. Galatasaray. Co? To powinienem wiedzieć. Dobrze znam. No pewnie. Kurczę, no muszę strzelać. Trabzon? Galata. Ja. Nie no, dramat. Pamiętasz, że jestem po spaniu, tak? Dopiero wstałem. Galatasaray. Trabzonspor. Galata. Trabzonspor. Galata. W Ekstraklasie gra aktualnie jeden Turek. W którym klubie? Wisła Kraków, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, Wisła Płock. Nie wiem, Pogoń Szczecin. No kurde, też powinienem to wiedzieć. Durmusz w Lechii. Lechia Gdańsk. Durmusz, Lechia. Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk. A nie wiedziałem, że on jest Turkiem. Bardzo mi się podoba ten zawodnik. Dobra, dwa punkty, ale naciągane. Te herbatki, jedzenie, jak to panu odpowiada? No codziennie się ważę, także trzeba uważać, żeby nie przytyć, ale dużo chodzimy, dużo ćwiczymy, dużo z tych treningów, także myślę, że nam to nie grozi. Jedzenie bardzo fajne, specyficzna kuchnia, właśnie te herbatki, kawki, także można posiedzieć, można sobie porozmawiać i klimat jest bardzo dobry. Raczej się podpisywałem dwoma rękami pod to właśnie, że to jest mój klimat, dobrze się tutaj czułem. Niektóre miejsca mi przypominało Brazylię, tak szczerze. Dużo zieleni, fajne drzewa, trawa dużo. Bardzo pogoda słabsza teraz chyba, nie? Słabsza, dużo słabsza, ale nie ma co narzekać, bo co ja słyszałem dzisiaj w Polsce śnieg pada. Do Turcji jedziesz, kurwa, opalisz się, słońce będzie, pogoda, no, widzę. Co ty, nagrywasz? Stolica Turcji, Stambuł, Ankara, Antalya, Trabzon, podchwytliwe. No, podchwytliwe, Ankara. Ankara. Brawo. Ankara. To z geografii byłem dobry, kiedyś. Ankara. Antalya fajna, ale nie, Ankara. Ankara. Chociaż myślałem na początku, że Istanbul, wiesz?
Ankara. To się nie zmieniło, przyjechaliśmy teraz, to dość często pijemy sobie czaj z chłopakami, więc lubię rozmawiać z ludźmi tak samo, bo są bardzo otwarci i pozytywni, więc to jest takie miłe wspomnienie i fajnie, że mogę kontynuować teraz. No herbatka, tak, no nauczyłem się przez ten rok, wszyscy tam piją tych czaj popularnych po 10 dziennie, no i tutaj tak naprawdę ja jestem wyjątkiem w drużynie, gdzieś z Pastkiem, który też tam czasami sobie wypije. No już tak weszło w nawyk bardziej niż coś większego. Ta herbata, ona daje ci kopa jakiegoś, czy tak naprawdę to jest taki dodatek, że sobie siedzisz, pijesz, sączysz? Są tacy, co mówią, że ona daje kopa, aczkolwiek no mi ona tam jakiegoś kopa nie daje. Wymień dwóch Polaków aktualnie grających w Turcji. Łukasik, Daniel, chociaż on siedzi na ławce. Jakieś pomocnicze pytania. To jest ten stres i ta presja. No bo... Konrad Michalak. Stachowiak jest w pierwszej lidze, Mateusz Lis w superlidze. Puchacz. Bramkarz w Altaju, Lis. Łukasik. Teraz wymienię strzał, który się najbardziej rozwinął w ostatnich tygodniach. Konrad Michalak, przyszły reprezentant Polski, jestem o tym przekonany. Kumpla masz. No i Puszka teraz. No brawo. Olkowski. Puchacz. Który przyszedł do Trabzonu? No miałem dwóch, a jest czterech. Razy dwa podwójne punkty. Aczkolwiek miałem taką jedną anegdotę na samym początku, jak przyjechałem, bo ten czaj to polega na tym, że masz w jednym czajniku tą esencję tego czaju, a w drugim gorącą wodę. I ja nie wiedziałem, lałem sobie i nalałem cały ten mały kieliszek, można tak to nazwać, tego czaju. I tak Turki jeden, drugi, trzeci na mnie patrzą, mówi: chłopie, no co ty robisz? Nic, no i piję i mówię: kurde, faktycznie, bardzo mocne, mówię, to naprawdę musi być ten. I oni tam ze mnie beka, po dwóch minutach mi powiedzieli, że tego czaju się leje troszkę i resztę dolewa wody, żeby właśnie było to tak ten. No ale taka mała, tak na początku mówię, byłem zdziwiony, bo mówię, piję, no mówię, faktycznie mocno, no ale potem jak robiłem prawidłowo, to było okej, więc no, normalna, zwykła herbata. Charakter turecki jak oceniasz? Zależy w jakich regionach, no tam gdzie ja byłem taki ciężki, znaczy no są ludzie dobrzy i bardzo życzliwi, bo naprawdę mówię, w samym mieście gdzie ja byłem, kibice i ludzie czy sąsiedzi, których miałem, no to naprawdę za darmo przynosili jakieś warzywa, owoce, byli bardzo życzliwi, w Polsce tak nie doznałem, muszę przyznać. Ale generalnie są też tacy bardzo strasznie, nie wiem, nie zazdrośni, bo to jest złe słowo, ale no, strasznie się szybko obrażają, wkurzają, po dwóch minutach im przechodzi, za chwilę znowu. Strasznie są tacy, krótki ląd mają, jak trener Nowak się śmieje, że u niego ląd też jest krótki, jak wybuchnie, to nie potrzeba wiele, żeby wybuchnął, no to oni też tacy strasznie, przynajmniej na północy, tam gdzie byłem, tacy agresywni pobudzeni, nie wiem, może po tym czaju. Na koniec jedna informacja oczywiście, komentarze, lajki, suby, dzwoneczki, a herbatka wypita, tak jak mówił Michał Nalepa, nie kopie, czyli na sen można. Dobrej nocy.